napisała ciotka. Wspaniale. Teraz będzie gonić. A pierwsza szkoła to zabaw. Gonitwy, wspinanie się po drzewach. No, ruszaj. Maćka, zaatakuj. Zaatakuj Maćka. No, chodź. Chodź. Chodź ty, złośnico. Wesołej babci się, tej marudnej babci to się złości, a Maćkowi nie chce. Bawi się ze słupkiem. Jak to kobieta, taniec na róże. Chyba to wspólna cecha ssaków płci żeńskiej, taniec na róże. Wesoła ciotka. A ciotka, ona się lubi droczyć, ganiać. Pierwsza do tego. Aha, napięcie jest, ogony machają. A Maciek nic, siedzi. Siedzi, udaje, że nic nie widzi, nic nie dzieje. Maciuś, kiciulek. A ty co, nie bawisz się? Maciuś? Maciuś? Mówię do ciebie. Królu, wysłuchaj mnie. To ja twój paś. O, marudna babcia. Już idzie, już. O, a ta złośnica będzie się złościć. To jest, co jest cała wesoła ciotka. O, mówiłem? Złośnica starszą będzie za ogon ciągała. To jest właśnie wesoła ciotka cała. No nie wiem, czy to jest wesoła przez to. W tym momencie to nie jest wesoła ciotka, tylko złośliwa ciotka, psotnica. No i patrz, i patrz. Przyczaiła się. Będzie sprint. Tak goni. No to jest złośnica. Diablica. Marudna babka ucieka, a ta ją goni. I będzie ją od tyłu, za ogon. No i stara marudna babcia mruczy. Tego warczy, bo ta ją zaczepia. A, przyczaiła się i ma zabawę, ma ubaw. Tak? Ubaw masz, tak?
ze starszej wiekowej. Maćka, że atakuje? Nie. A od tyłu chce ją zajść. Przyczai się i będzie czekać, i będzie czekać. A później niespodziewanie skok. Kicia, babcia, chodź. Jak ci nie wstyd, ty? To ja ci karmę daję, żebyś na starszej się wyżywała, babci. Co, ty? Słyszysz? Kicia, to tak się robi? Nic szacunku dla wieku nie masz. Co? Chodź, Kicia. Zostaw ją w spokoju, bo nie dostaniesz, jeśli do pokoju więcej nie wejdziesz. I Maciek ci nie będzie kochał. Ty. Chodź no. Chodź tu, chodź. Ja się tobą zajmę. Chodź, się tobą zajmę. Nudzi ci się, to chodź. Chodź. O, chodź. Chodź. A, idzisz. Nie rób bliźniemu, co tobie niemiłe. Nie znasz tych przykazań, co? No. O, idzie babcia. Wkurzona, aż mruczy. Warczy. No. Dlaczego ją tak denerwujesz na starość? Nerwy jej rozstrajasz, co? Będę później musiał do psychiatry z nią jeździć. Cię zamknę do izolatki. Będziesz niegrzeczna. Maciuś. Wzór powagi. Tak, Maciuś? Widzisz, co ona robi? I ty co, chcesz być królem? To trzymaj te królestwo w jakichś rygorach, porządku. Maciuś, nie pozwól, żeby anarchia się tu wdawała w swoim królestwie, bo pójdziesz z turbami. Już idzie. Już leci. I zobaczcie. Tej małej, czarnej, nie? A nie, też. Ale teraz do ciotki się będzie chyba dobierać. Już leci. Co za choroba. Jak ludzie. Jak se upatrzy ofiarę, to będzie się wyżywać. Chodź, Kicia, Kicia, chodź. Mam dla ciebie. Pogonimy tą wesołą ciotkę. Chce się bawić, to niech się z jeżem bawi. Nie? Co znajdzie. Kicia, chodź. Chodź ci dam. Gdzie ci wsypać chrupek? Wsypiemy tutaj. Och, już przyszła. Już przyszłaś też ją tu denerwować? Kości z obiadu. Tutaj śpi w tym domku. Nie rusz jej. Ty diablica jedna.
Idź tam z Maćkiem się droczyć. Pokaż, co potrafisz. A może ona tak za Maćkiem chodzi? Ona z Maćkiem chce sobie takie numery pogrywać, ale Maćka się boi. Ale też może dlatego, że Maciek to facet. A się będzie. Ganianego chce się bawić. A, poleciała. Zaraz na drzewko wejdzie. Chodź się pobawimy. Dawaj, kicia, chodź kicia. Maciuś, dawaj, zmiana, teraz ty goń. Co? Goń, bo migacie spadają. Aj, kiedyś to się ganiało. Z kolegami, z koleżankami. Ale zadyszki się nie miało. O, jest, już tam gdzieś poleciałaś. Szum się tu zrobił. Ale może Maciek się włączy do zabawy. Ona jest. Muszę zajść dookoła żywopłotu. A ty! Jakim sprintem? To jej pasuje taka gonitwa. Ale gdzie ona uciekła? Gdzie ona się schowała? Co? Mamuśka? Kitka, gdzie jesteś? Gdzie mi się schowałaś? Kicia. A masz. Schowanego, ganianego. Schowała się i nie wiem gdzie. Gdzieś surnęła. Kicia. Co to za zabawa, jak ja nie wiem gdzie ty jesteś? Maciek, gdzie ona jest? A, tu jest, tak? Tu ją widzisz? Nie, tutaj nie ma. Ona gdzieś tu się schowała. Te krzaczki. Spryciula. O, Maciuś idzie się wody napić. I co, Maciuś, będziesz tu pił? Masz w pokoju. Chodź, idziemy do pokoju, się napijesz. Tam jest czyściutka woda z kranu. A tutaj taka ruda, żółta aż. O, wyszła, wyszła, wyszła. Oho, Maćka zaatakuje. Przyczaiła. Już musi jakiś numer wywinąć.
prowokuje Maćka do zabawy. Tak chłodno się robi. Za cienko się ubrałem. Słońce zaszło. Temperatura spada. A ja cię złapię. Jeż. A chodź tutaj. O, leciała. A mam cię. A mam cię. O właśnie. I następna gania. O, będą latać. Będą latać koty. A Maciuś co? Maciuś nic. Maciuś, nie bawi się w ganianego? Co? To ja starszy od ciebie 6 razy się bawię w ganianego. A ty nie chcesz? No. Ej, trzeba kończyć. Maciuś, chodź, idziemy do pokoju. Chodź. Już się naganiałem, już mi starczy. To nie ta liga. Ja się nie nadaję do tego. A gdzie ja położyłem te chrupki? Pojemnik. Od skleroza. A jest. Jest tutaj. Jest tutaj. To idziemy, Maciuś, chodź. Dzień się kończy. Słońce zachodzi. Maciuś też zachodzi pod drzwi. No już się nie może doczekać. Już był ładnych parę godzin na dworzu. Chce się najeść, popić. Tutaj. To miało być zapalone. Teraz jest widno. Tak? A ty gdzie chcesz do łazienki iść? Która godzina? 10:10. 1 lipca 2018. 10:10 wieczór. Tu też skasili światło. Zapalimy. Niech stanie się jasność, i stała się jasność, i Pan Bóg był zadowolony. To tu też niech się stanie jasność. Tak wygląda przez okno.
Tam, gdzie byliśmy, biegaliśmy, ogród i pierwsze piętro. Pierwsze piętro. Tu i tu. I tu mój pokój. 27. Sami wchodzimy, sami sprzątamy. A tu Maciuś sam wchodzi. Jesteśmy w pokoju. Oglądasz mecz? No. To jak to oglądasz, jak ten telewizor, tak? 1-1. Chorwacja, Dania. 90. minuta, 3 minuty doliczone. I jesteśmy w pokoju. Maciuś je. Tak, Maciuś? Będziemy kończyć. Pierwszy lipca 2018, godzina za 8, minut 22. No to mamy dzień dogrywek, a czy będziemy mieć dzień karnych, to zobaczymy. Arkadiusz Onyszko w studiu, Grzegorz Rasiak, Paweł Pryszanowicz i nasza loża ekspertów Tomasz Rząsa, Jerzy Engel, Michał Wiskiewicz. Muszę spełnić to, co obiecałem, bo nie dałem w przerwie powiedzieć ani Pawłowi, ani Tomaszowi. Dania.